pan psycholog powiedział mi, że serial Big Brother był najzwyklejszym serialem. Bohaterowie nie mogli być pozytywni, ale musieli być też negatywni i ja odgrywałam rolę czarnej owcy. I muszę mieć świadomość, że cała Polska mnie nienawidzi. Bałam się kontaktów z ludźmi i bałam się z nimi rozmawiać. I wydawało mi się, zawsze mówiłam, że jak ktoś podchodził do mnie i mówił: Gosia, jak ja Cię lubiłam, albo byłaś fajna, albo jak ja Cię lubię, albo Gosia, chcę z Tobą porozmawiać, poproszę autograf, to mi się to ja zawsze sobie myślałam: Boże, jaki kłamca, nie? Mówi mi w twarz, że jestem fajna, że mnie lubi, a przecież mnie nienawidzi.